I w poranku wnet 6 listopada pozostaniemy na jedwabnym szlaku. Damian Ziomber jest gościem Poranka wnet. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Krótka historia. Cztery razy spotkaliśmy się w ciągu jednego tygodnia na lotnisku Okęcie, potem u Szarbela, czyli w Libanie, potem w Sydonie, potem znów na lotnisku i uzgodniliśmy, że spotkamy się w poranku wnet i porozmawiamy nie o Libanie, a o Uzbekistanie. Tak jest, o Uzbekistanie. Początek, e czy też Kawałek jedwabnego szlaku. Kiedy, kiedy pan był w Uzbekistanie i co pan tam, czego pan tam doświadczył? Kwiecień tego roku pomysł na wycieczkę wziął się stąd, że szukaliśmy destynacji nieoczywistej. Nieoczywistej i takiej, którą trudno nazwać modną. Czego tam doświadczyłem? Kontrastów. Pierwszy kontrast jest taki, że to jest kraj, który buduje na nowo swoją tożsamość kulturową, religijną. Pamiętajmy, że to kraj, który to jest mniej więcej jedna trzecia więcej powierzchni niż terytorium Polski i około 30 milionów mieszkańców i była Republika Sowiecka. Te ślady sowieckości wciąż widać, a kraj usiłuje zbudować swoją tożsamość. Nie jest to łatwe, bo leży na rozdrożu wpływów i chińskich i byłych sowieckich, i gdzieś wpływów dochodzących ze Środkowego Wschodu. Tym bardziej ciekawie było obserwować kontrasty wynikające właśnie z poszukiwania swojej tożsamości narodowej czy kulturowej. I w jakich rejonach, i w jakich, jakie źródła tej tożsamości nowej Uzbekistanu mają być. Myślę, że tym źródłem podstawowym i właściwie jedynym, chociaż nie widać na ulicach, żeby, żeby inne religie miały specjalnie ciężko, tym źródłem jest islam. Bez względu na to, jakbyśmy go definiowali, czy on jest nowoczesny, czy oświecony, widać, że państwo czy czy, czy Uzbekistan jako taki chce budować swoją tożsamość na islamie? Myślę, że nie jest to tak pokrótce po obserwacjach nie jest to islam w wydaniu takim bardzo konserwatywnym czy bardzo. E bardzo, bardzo tradycyjnym, ale jednak jest to jakiś fundament nowej tożsamości, którą Uzbekistan chciałby posiadać. Powiedział Pan o kontrastach. Jakie są źródła bogactwa Uzbekistanu? No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo można zakładać, że z jednej strony, skoro kraj leży na jedwabnym szlaku od stuleci czy od tysiącleci i może czerpać profity ze swojego tranzytowego położenia, to wydawałoby się wręcz, że wręcz oczywistą sprawą powinien być Transport czy w ogóle logistyka rozwinięta? Tak jednak nie jest. Dość słaba sieć dróg um, z innymi połączeniami też jest dość problematycznie. Źródła bogactwa Uzbekistanu są dość tradycyjne. Przypominamy sobie, że ten rejon chciał być za czasów sowieckich pewnego rodzaju kopalnią białego złota, czyli bawełny. To jest okolica, gdzie, gdzie bawełną uprawia się w sposób przemysłowy, do dzisiaj zresztą, co z jednej strony jest źródłem utrzymania dla mieszkańców, czy źródłem dla bogactwa dla wybranych osób, ale z drugiej strony pamiętajmy, że jest źródłem olbrzymich problemów ekologicznych, bo przypomnijmy sobie odwracanie biegu rzeki, czy też wyschnięcie czy wysychanie jeziora Alarskiego i, i, i wszystkie kwestie związane z zanieczyszczeniami. A z kolei kontrasty, to znaczy, że obok siebie sąsiaduje bogata kasta i bieda. Widać, widać, widać pieniądze w określonych miejscach, czy w określonych grupach społecznych, ale też widać bardzo przeciętny czy bardzo biedny, tak jak bym powiedział styl życia czy, czy mieszkańców żyjących wręcz tradycyjnie, tak jak żyli 100 czy 200 lat i to nawet nie trzeba wyjeżdżać specjalnie z miast, chociaż oczywiście na prowincji też to widać. Z jednej strony mamy prawie że przepych, czy aspiracje. Do tego, żeby być, nie waham się użyć tego porównania, drugimi Emiratami Arabskimi. Z drugiej strony widać pozostałości sowieckiego imperium. I no i, tę, i, i nie chcę powiedzieć ubóstwo, ale życie na bardzo skromnym poziomie. Ale czy tam dochodzi do e, starcia między dwoma e, kulturami między kulturą chińską a kulturą rosyjską, czy postsowiecką? Myślę, że to nie jest tyle starcie, co to jest umiejętna, co mógłbym to nazwać umiejętną grą w szachy. W końcu e, e, to jest też rejon, z którym prawdopodobnie powstała e, ta przepiękna i królewska gra. I można obserwować, że Chińczycy w tej grze w szachy na szachownicy, na polu z napisem Uzbekistan zdecydowanie prowadzą. Jeśli wjedziemy do jakiegokolwiek miasta, zwłaszcza mówimy o miastach historycznych typu Samarkanda, Buhara, Hiwa, przepiękne miasta znajdujące się na liście UNESCO z niesamowitymi zabytkami, z niesamowitym klimatem zachowanym sprzed stuleci, mówię to z pełną odpowiedzialnością, to widać jedną rzecz. Widać olbrzymi napływ chińskich inwestycji. Jeśli przejdziemy sobie ulicą i zobaczymy, przyjrzymy się, uważny obserwator dostrzeże, że na przykład stare meczety czy stare świątynie, również i katolickie, są rekonstruowane na, dzięki chińskim funduszom. To jest pierwsza obserwacja. Druga obserwacja jest taka, e tabliczki i szyldy w miastach pokazujące obecność chińskich przedsiębiorstw. Czyli na przykład chińska kompania handlowa, chińska spółka taka chińska spółka, inna chińska faktoria i tak dalej, tak dalej. Kolejna obserwacja. Flota samochodowa czy generalnie środki transportu, którymi poruszają się mieszkańcy tego kraju. Proszę sobie wyobrazić, że większość autokarów, właściwie wszystkie autokary i większość mikrobusów to są mikrobusy produkcji chińskiej. Czyli widać wpływy i widać obecność Chin w środkowej Azji, i myślę, że można postawić tezę, że to jest pewnego rodzaju próba odbudowy jedwabnego szlaku albo konstrukcji go na nowo, tak żeby on przynosił profity Chinom. Bazy rosyjskie i żołnierze rosyjscy są jeszcze obecni w Uzbekistanie? Szczerze mówiąc, nie widziałem tego i nie jestem pewien, więc nie chciałbym prowadzić błąd. Natomiast, jeśli chodzi o samo wojsko, jest dość obecne na, w, w życiu publicznym. W sensie widać, widać żołnierzy na ulicach, chociaż nie jest to na przykład taka obecność, jaką mieliśmy razem wspólnie dosłownie kilka dni temu obserwować się, okazję obserwować w Libanie, tak? gdzie tego wojska jest dużo. Chińczycy w swoich muzułmanów nie Lubią. Tam, gdzie mieszkają muzułmanie w Chinach, jest system totalnej inwigilacji, są posterunki co 100 metrów, tak nam kiedyś powiedziano w Krakowie, że tak się dzieje, że jest skanowanie soczewek na, na, na porządku dziennym. To w takim razie, jak Chińczycy z muzułmanami w Uzbekistanie? No właśnie, i to jest bardzo ciekawe. Spacerując sobie uliczkami któregoś z tych starożytnych miast, już teraz dokładnie nie pamiętam którego, natomiast porobiliśmy oczywiście pamiętkowe zdjęcia, dostrzegliśmy, że jeden z najstarszych meczetów w tym mieście jest, uwaga, rekonstruowany dzięki chińskim funduszom i przy wsparciu chińskiego rządu. Ja bym postawił taką tezę, że Chińczycy nie ingerują w kwestie religijne nie na swoim podwórku. Po prostu doceniają i szanują lokalizację lokalny zwyczaj i prowadzą tam, mówiąc najzwyczajniej w świecie, interesy. A jak wiadomo, prowadzenie Dzień interesów wymaga spokoju. A jacy są mieszkańcy Uzbekistanu? I to jest cudowne. Może dlatego właśnie ja tak lubię jeździć na wschód, czy to bliski, czy środkowy wschód. To jest tradycyjna wschodnia otwartość, gościnność i uprzejmość. Um, nie sam oczywiście kojarzą Polskę, chociaż uwaga, Polskę kojarzą głównie z czasów nowych e, i kojarzą dzięki naszemu słynnemu piłkarzowi grającemu w Bayernie. Myślę, że nazwiska nie muszę podawać. Jest powszechnie rozpoznawany i powszechnie e, uznawany jako fantastyczny sportowiec. E, są oczywiście kojarzą Polaków, e, przechodzą momentalnie, ponieważ do dzisiaj jest to jeden z języków. E, Obowiązujących w tym kraju. Przechodzą momentalnie na, na język rosyjski, więc dość stosunkowo łatwo się z nimi porozumieć. No i są otwarci i gościnni. Można tymi dwoma słowy podsumować ich nastawienie do, do przybyszów, dość egzotycznych dla nich, ponieważ nie zauważyłem tłumów turystów w Uzbekistanie, mimo że byliśmy tam w kwietniu, właściwie weekend majowy, czyli już ten moment, kiedy turyści zaczynają, kiedy ten ruch turystyczny nabiera większego znaczenia. A jak wygląda ta mieszanka takiego charakteru postkomunistycznego homo z islamem, który ma być nową tożsamością? No właśnie, to jest niesamowite, bo ja mam chyba taką prywatną, prywatną konstatację yy, polegającą, czy mówiącą to, że to jest trochę Tożsamość, nie chcę powiedzieć na pokaz, ale ona jest tożsamością oficjalną. Natomiast dalej jesteśmy tymi samymi ludźmi, którzy mieszkali tutaj od dawna i w pewien sposób przez po, poprzedni system, bo tego nie da się tak szybko e, zlikwidować, zostaliśmy, zostali ukształtowani tak? jako ludzie no, należący do sowieckiego imperium, czy też będący pod, pod wpływem sowieckiego imperium. Ten islam w wydaniu uzbeckim na tyle, na ile obserwowaliśmy. Oczywiście on, e, z tego co nam powiedziano, bo rozmawialiśmy na ten temat z. Uzbekami powiedzieli nam, że to jest tak, że jasne, religią obowiązującą jest islam, natomiast nie ma przymusu co do tego, w jaki sposób czy jak bardzo naśladować czy też postępować zgodnie z jego założeniami. Co oznacza w praktyce, że część kobiet, Chodzi z zakrytymi obliczami i w tradycyjnych strojach przynależnych islamowi, ale inni zupełnie nie. Część ludzi zachowuje się w sposób stricte zgodny z regułami islamu, ale część jakby wybiera tylko to, żeby pokazać, że przynależy do tej religii i, i właściwie tyle. No, można się zastanawiać, na ile to jest prawdziwa tożsamość, ale tak jak powiedziałem, myślę, że oni potrzebują jakiegoś budulca, czy jakiejś podstawy do tego, żeby budować na nowo swoją tożsamość narodową, no bo przez wieki ją mieli, potem ją utracili, i to jest teraz ten moment, kiedy muszą zbudować coś na nowo. A jak Samarkanda wygląda? Samarkanda wygląda przepięknie, aczkolwiek myślę, że jest oprócz tego, powiedzmy to jest trochę tak jak z, jak u Gombrowicza. <słowacki>, Słowacki wielkim poetą był. Samarkanda jest przepięknym miastem. Kropka. Natomiast wszystkich tych, którzy chcą poczuć klimat Uzbekistanu, zachęcam do odwiedzenia ostatniego na mapie i najdalej położonego miasta. Niego jest właściwie bardzo blisko do, już do Afganistanu, które się nazywa Hiwa. Dawny Hawat Hiwy i, i to, co tam się działo, to jest kwintesencja tego, czym kiedyś był Uzbekistan i jak to wszystko wyglądało. Niesamowity klimat wschodu. Tak I co, bo co tam się działo? W Hiwie był jeden z ostatnich hanów Hiwy, który dość skutecznie opierał się, albo mówiąc wręcz, lawirował między Brytyjczykami siedzącymi na południu, czyli w Pakistanie, w Afganistanie i w Indiach, i Rosjanami operującymi od północy. Dość skutecznie lawirował między tymi dwoma potęgami, usiłując uchronić swoje państwo, które, uwaga, prowadzone było w sposób bardzo tradycyjny. Ten han był tak ten han czy ten emir, emir bardziej, emir był takim prawdziwym e, islamskim emirem, tak jak możemy to mogliśmy to wcześniej obserwować na Bliskim Wschodzie. Niesamowity klimat, do dzisiaj zachowana substancja starego miasta, które zostało otoczone murami, które przetrwały, w związku z tym nie można było postawić niczego w obrębie starówki i to zostało tak, jak 2000 lat temu chodzili po tym ludzie, łącznie z schodnikami, e, z, z traktami pieszymi, z dachami domów, na które można wejść, zobaczyć hiwe z góry. Który serdecznie polecam. Do tego oczywiście podróż sentymentalna, bo nie sposób nie szukać śladów Polski. I te ślady są tam obecne. Myślę, że dla wielu osób hmm, powiedzenie o karman stacji, dwie stacje są właściwie Karmana. To jest grup, to są groby polskich, e, polskich obywateli zmierzających do armii Andersa. Mieliśmy okazję odwiedzić taki grup. Niesamowite przeżycie, żeby zobaczyć ludzi, którzy szli po to, aby gdzieś na końcu znaleźć swoją wolność. I, i to też jest przyczynek do tego, że, że można ciekawie spędzić pobyt w obcym kraju, szukając chociażby śladów Polaków. Uzbekistan graniczy z Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Turkmenistanem i. Afganistanem. Afganistanem. Tak jest, bardzo blisko do Afganistanu. To już jest właściwie to miękkie podrzutko, do dzisiaj gorące środkowego wschodu. Więc patrząc na położenie geograficzne, nie trudno się, nie, nie sposób się dziwić temu, że ten kraj był przedmiotem rozgrywki wielkich imperiów, bez względu na to, o którym okresie historycznym mówimy. Ale nie chciałby pan w nim zamieszkać. Wola Polskę. Mimo wszystko. Damian Ziomber. Był gościem poranka wnet na zegarze godzinę Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Na proszę pozostać z nami na zegarze godzina siódma pięćdziesiąt.